Dziś ostatnia część naszej przygody w Karlsruhe. Posłuchajcie. Kiedy przestał mnie boleć brzuch, pastor zabrał nas znów do winnicy. Czekały tam na nas porzucone kosze, a w dodatku nie wszystkie były jeszcze pełne. Tym razem obiecaliśmy sobie, że będziemy solidnie pracować. I tak faktycznie było. Razem z Maksymem wypełniliśmy po brzegi wszystkie i dodatkowo dwa ogromne koszyki, należące do starszej parafianki. No chłopaki, tym razem pracowaliście wzorowo, pochwalił nas pastor. Zapakujecie jeszcze tylko kosze na wóz i wracamy. A sam dorzucił dwa koszyki kobiet. Tak ruszyliśmy w stronę głównego traktu. Najpierw, aby odwieźć panią nad staw, a potem, żeby wrócić na plebanie. Kobieta zażyczyła sobie, aby zostawić ją tuż obok latarni, przy stawie Heleny. Pastor podjechał więc najbliżej, jak się dało, i kazał mi zejść, aby zdjąć koszyki z winogronami dla naszej pasażerki. Zrobiłem to, ale kiedy stawiałem na ziemię drugi kosz, moja noga potknęła się o kamień, tak że wpadłem wprost na ścianę latarni. Nagle poczułem, że świat wokół mnie wiruje, a z góry coś ściągnie mnie, jakby wielka rura odkurzacza. Ojej, to chyba coś podobnego, co przydarzyło mi się przy tej latarni, gdy przyjechałem tu z rodzicami. Czułem, że przyszedł odpowiedni czas na powrót do domu. Bardzo chciałem przytulić pastora i Maksa, pożegnać się ze wszystkimi, a najlepiej zabrać ich ze sobą. Ale bałem się, że ta szansa na powrót do domu minie bezpowrotnie. Krzyknąłem więc tylko do moich przyjaciół, że ich kocham i będę bardzo za nimi tęsknił. A pastor zdążył jeszcze zawołać: pamiętaj o owocu Ducha Świętego i bądź szczęśliwy. I w tym momencie znów poczułem się jak na wielkiej zjeżdżalni, a potem znalazłem się na trawie nad stawem Heleny, a przy latarni stał mój rower. Rozejrzałem się wokół. Niedaleko siedzieli moi rodzice, uśmiechnięci, szczęśliwi, jakby zupełnie nic nie zauważyli. Mamo, tato, krzyknąłem i pobiegłem do nich, ile sił w nogach, aby ich przytulić. Ho, 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 ktoś tu się porządnie wyspał. Ma tyle siły, że zaraz nas udusi. Z uśmiechem powiedziała mama. Wyspał? Przecież nie było mnie dwa tygodnie. Dwa tygodnie? No to w dodatku ktoś miał tu bardzo ciekawy sen, bo spałeś 2 godziny, synku, odparła mama. W takim razie zbieramy się do domu, a po drodze wszystko nam opowiesz. Następnego dnia wybrałem się z tatą do starej biblioteki, która znajduje się w pobliżu naszego domu, aby odszukać jakieś zapiski z 1775 roku. Między dokumentami znaleźliśmy mały dziennik z zapiskami chłopca o imieniu Max. Na ostatniej stronie dziennika był rysunek chłopaka bardzo podobnego do mnie i wpis: poznajesz moim najlepszym przyjacielem, a pod spodem narysowana kiś winogron, w której na poszczególnych kulkach wpisane były słowa miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość, a pod nią Galacjan 5:22-23a. Ciekawe, że spałem tylko 2 godziny. A ten dziennik to mój największy skarb. I choć nie mogę go zabrać do domu, bo jest zbyt stary i cenny, zrobiłem zdjęcia i przeczytałem go od deski do deski. Były w nim wszystkie nasze przygody, dokładnie takie same, jak w moim, który miałem w kieszeni, kiedy obudziłem się nad stawem Heleny. Co się naprawdę wydarzyło, zostaje niewyjaśnioną zagadką, ale odtąd każdego dnia staram się być dorodną winoroślą, którą wypełnia miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość, żeby móc być użytecznym narzędziem w rękach kochającego Boga. Dzięki, że byliście z nami. Przygody, które wam opowiedzieliśmy, były inspirowane prawdziwą historią miejscowości Pokój. A my życzymy wam dobrego roku szkolnego. Cześć!